polecany sen. W ostatnich dniach w lokalnych mediach pojawiły się informacje o kilku incydentach na tle narodowościowym z udziałem zagranicznych studentów na terenie Nysy. Z powodu koloru skóry zostali uznani za uchodźców. Podczas jednego z takich zdarzeń doszło do szarpaniny i przepychanek. Na szczęście takie zachowania należą do rzadkości i zdecydowana większość obcokrajowców studiujących w naszym mieście chwali Nysę i miejscowych. Sympatia jest zresztą odwzajemniona. Nyski PWSZ czeka na studentów z zagranicy z otwartymi ramionami, a młodzież docenia możliwość poznania nowych ludzi i wzajemnej wymiany doświadczeń. Jest środa, 7 października, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu. Pomóż Łapie wygrać 0,5 tony karmy. Wszystko jest na Facebooku, u nas na Łapie Stowarzyszenie Łapa. Jest ciągle link, ciągle jest ogłaszane, informujemy ludzi, na którym miejscu jesteśmy, jaka jest przewaga. 26-latek z Nysy śmiertelnie potrącił rowerzystę i sam zgłosił się na policję. Niebanalna sobota na forcie Prusy. Cała impreza wypadła bardzo fajnie, nie spodziewaliśmy się tak dużej ilości uczestników. Na Nyskiej PWSZ studiuje grupa kilkudziesięciu młodych ludzi innych narodowości. Są wśród nich nie tylko Europejczycy, ale także Hindusi i studenci z Afryki. W ostatnim czasie doszło do kilku incydentów. Młodzi obcokrajowcy byli wyzywani od islamistów. Doszło do szarpaniny zainicjowanej przez grupę młodych Nysian. Szczęśliwie takie sytuacje to rzadkość, a Żacy z innych krajów czują się w naszym mieście bardzo dobrze. Coraz więcej Żaków z zagranicy chce studiować w śląskim Rzymie. Tylko w tym roku akademickim kształcenie na Nyskiej PWSZ rozpocznie kilkudziesięciu studentów głównie z Europy, ale także spoza starego kontynentu. Rzeczywiście zaczął się nowy rozdział w historii współpracy międzynarodowej na naszej uczelni. Studentów przybywa coraz więcej i tak naprawdę w liczbach, jeżeli chodzi o program Erasmus, mamy ich podobnie, czyli otrzymujemy około 40 osób w semestrze. Natomiast jeżeli chodzi o studiów na pełnym cyklu kształcenia, zmieniło się bardzo wiele. Studenci z Ukrainy, którym udało się przebić przez formalności wizowe, będą u nas studiować na bardzo wielu kierunkach. Przyjechało ich około 30 osób, Ukraina i Białoruś, i podejmą normalne, regularne studia w pełnym cyklu kształcenia. Świeżo upieczeni studenci z zagranicy mieli wczoraj tak zwany dzień adaptacji. Mogli lepiej poznać miasto, uczelnie, wzięli też udział w grze miejskiej. Żacy poznają nasz język i jak słychać, radzą sobie coraz lepiej. My jest studenty i nam dali pytania i my spacerujemy po Nysie i szukam różne miasta i odpowiedzieć na te pytania. Każdego roku organizujemy taki dzień, żeby mogli się połapać w całej sytuacji, gdzie się znaleźli, po co, jak i co z kim załatwiać. I rzeczywiście dzisiaj zaprosiliśmy wszystkich studentów do rektoratu naszej uczelni. Otrzymali tam wszelkie informacje dotyczące naszej uczelni, żeby wiedzieli, dokąd trafili. Informacje administracyjne, jak należy załatwiać poszczególne rzeczy, kiedy odbywają się ich spotkania z tutorami, oraz odrobina zabawy, jak budować dobre relacje jakby z Polakami, czego się można było spodziewać, jakie mają pierwsze wrażenia. A te wrażenia są naprawdę dobre. Polacy to mili i życzliwi ludzie, a Nysa to piękne miasto, mówią zgodnym chórem zagraniczni studenci. Polska to bardzo piękny i przyjazny kraj. Nysa to duże turystyczne miasto. Ludzie są bardzo przyjacielscy i uprzejmi. Ludzie tutaj są bardzo mili. Kiedy przyjechałem tutaj po raz pierwszy, wszyscy byli bardzo przyjaźni. Nie wszyscy jednak są tak przyjacielscy. W ostatnim czasie w Nysie doszło do kilku incydentów na tle narodowościowym. Czasami spotykamy się z niechęcią na mieście, zwłaszcza osób, które wyglądają jakby trochę bardziej południowo.
Wynika to z bieżącej sytuacji, z bardzo głębokiej niewiedzy ludzi, którzy mieszkają w Nysie i myślę, że to w pierwszej kolejności należałoby zmienić. Doszło do jakiejś tam wymiany no, brzydkich słów, może grożenia i szturchania, natomiast na szczęście nic większego się nie stało. My też uczulamy tych studentów, żeby nie zachowywali się w sposób prowokujący i starali się unikać takich sytuacji bardziej niż nie wdawać, bo takie osoby raczej nie chcą słuchać. One po prostu mają nastawienie na to, żeby gdzieś się wyżyć, czy móc, że tak powiem, wszcząć jakąś bójkę. Także mam nadzieję, że to było śladowe i się więcej nie powtórzy. Mieszkańcy Nysy powinni się przyzwyczaić do tego, że na ulicach naszego miasta pojawiają się czasami trochę inaczej wyglądający, czasami o innym kolorze skóry, młode osoby, ale są to osoby jak najbardziej bezpieczne, przyjaznie nastawione do otoczenia, wręcz powiedziałbym czasami nawet trochę przestraszone, bo to one znajdują się, te osoby, w zupełnie innych okolicznościach, w zupełnie innym mieście. Te osoby bardzo często tutaj w Nysie zyskują nowe przyjaźnie, czasami nawet miłości, dlatego też myślę, że studentom obcokrajowcom należy się z naszej strony i szacunek, i taka otwartość, i przyjaźń. Co potwierdzają także Nysyżacy. Spotkanie z zagranicznymi studentami to dla nich możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poznania nowej kultury i tradycji. To w końcu także doskonała okazja, by poszlifować swój angielski. Studiuję tutaj na naszym wspaniałym Instytucie Jazzu kierunek gitary basowej i muszę stwierdzić, że muzyka jest językiem międzynarodowym. Nie ma pomiędzy nami jakichś barier, że kiedy spotykamy muzyków z innych krajów, to świetnie się dogadujemy i nie ma pomiędzy nami żadnych konfliktów. I w moim przypadku akcent języków międzynarodowych jest dla mnie bardzo ważny, szczególnie język angielski. I w tym przypadku, kiedy mam możliwość choćby zwykłej rozmowy z osobą z obcego kraju, to jest dla mnie możliwość jedynie poćwiczenia języka, postawienia się w sytuacji, w której muszę myśleć automatycznie w tym języku. Więc to jest bardzo dobre, ponieważ to rozwija moją kreatywność, moje myślenie automatycznie w języku obcym. Sądzę, że to są bardzo fajne, rozwijające spotkania i znajomości, bo poznajemy młodych ludzi, poznajemy ich kulturę, ich tradycje, ich spojrzenie na świat, ich stereotypy, które mogą nas wzbogacać i otwierać nam głowę i doświadczać tym samym. Warto się go bawiać? Wydaje mi się, że nie. To jest kwestia podejścia. Jeżeli jesteśmy tolerancyjni i akceptujemy innych ludzi, to dlaczego mamy się ich obawiać? Że nie ma się co sugerować pierwszym wrażeniem, tak? Ci ludzie są tacy sami jak my, chcą się rozwijać, chcą poznawać świat. Tak jak żacy nyskiej uczelni, którzy również wyjeżdżają na studia do innych krajów. Patrząc tym tropem, oczekujemy tego samego, że też są dobrze traktowani w miejscach, do których trafiają, bo wyjeżdżają rzeczywiście do całej Europy i również do Turcji. Także też oczekujemy od tego, że szanują, będą szanować ich religię, ich poglądy, ich jako ludzi, prawda? W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Październik natomiast został okrzyknięty miesiącem szczególnie przyjaznym naszym braciom mniejszym. To świetna okazja, by odwdzięczyć się naszym wiernym towarzyszom za ich przyjaźń i radość, jaką nam dają. To także dobry moment, by pomyśleć o bezdomnych i potrzebujących zwierzakach. Żeby pomóc, nie trzeba wiele. Chyba nie ma nic przyjemniejszego dla właściciela czworonoga niż sytuacja, gdy po całym dniu ciężkiej pracy wraca do domu i widzi swojego pupila cieszącego się, mruczącego czy wesoło merdającego ogonem. Październik został niedawno okrzyknięty miesiącem szczególnie przyjaznym naszym braciom mniejszym. Warto przy tej okazji zadbać jeszcze bardziej o naszego pupila, ale również wspomóc czworonogi, które nie miały tyle szczęścia. Kotek, który w piątek został znaleziony przy drodze przed Białą Nyską przez panią, przyjechała do nas tutaj, okazało się, że ma pęknięte płuco, odmył płucnową i złamaną kość udową. Po ustabilizowaniu jego stanu układu oddechowego trafił u nas do inkubatora. W sobotę ze względu na polepszający się stan zdrowia podjęliśmy decyzję o operacji nogi i w sobotę operacja zakończyła się sukcesem. Udało się ustabilizować naprawdę poważne złamanie kości udowej. Będzie można zobaczyć zdjęcie rentgenowskie i fajnie. Już zaczyna ruszać nóżką, zaczyna stawać na niej. Generalnie zabolały, bo
po wypadku to jednak trauma. Musiało być bardzo duże uderzenie, bo kość udowa to jest najgrubsza kość, najmocniejsza u kota, a jednak była w drobny mak roztrzaskana. Wniesienie pomocy naszym braciom mniejszym od 2 lat angażuje się Nyskie Stowarzyszenie Łapa. My także możemy pomóc. Pomóc może na wiele sposobów. Po pierwsze, można wpłacać pieniążki na konto stowarzyszenia. Po drugie, można przynosić do nas, do siedziby stowarzyszenia, żwirek, karmę dla zwierząt, dla kotów, dla psów, koce, ręczniki, podkłady do klatek, ręczniki ligninowe, kuwety, gdy ktoś ma jakieś klatki, jeżeli na przykład stracił zwierzaka albo nie stracił, chce pomóc i kupić, chętnie przyjmiemy. Mile widziani są także wolontariusze. Chętnie przyjmiemy osoby do pomocy, bo naprawdę jest kilka godzin, to jest przynajmniej pół etatu pracy dziennie tutaj przy kotach. Łapa potrzebuje również domów tymczasowych dla swoich podopiecznych. Szukamy domów tymczasowych cały czas. Zawsze lepiej, żeby zwierzęta nie były u nas w kociarni, tylko socjalizowały się z ludźmi i z innymi zwierzętami w domach. I wtedy one lepiej to znoszą psychicznie. Zresztą w ogóle koty są obciążone wrażliwością psychiczną bardzo dużą i lepiej, zdrowiej dla nich jest, jeżeli są w domu z człowiekiem. Czasem, by pomóc, nie potrzeba wiele. Wystarczy po prostu kliknąć myszką. Jedna z firm produkujących karmę ma do rozdania 0,5 tony pożywienia dla kotów. By wspomóc kociaki z Łapy, wystarczy oddać głos w ankiecie. Można to zrobić do 12 października do godziny 9. Wszystko jest na Facebooku, u nas na Łapie Stowarzyszenie Łapa. Jest ciągle link, ciągle jest ogłaszane, informujemy ludzi, na którym miejscu jesteśmy, jaka jest przewaga. Jak pomagać? No, prosić ludzi tak naprawdę, udostępniać nas, informować znajomych, rodzinę, kogo się tylko da. A już 11 października festyn edukacyjny z okazji 2. urodzin Łapy. 11 października u nas na terenie przychodni, a jednocześnie na terenie stowarzyszenia, bo siedziba przychodni stowarzyszenia jest w jednym miejscu, czyli na ulicy Szczecińskiej 8 w Nysie, odbywa się piknik edukacyjny organizowany przez nas. Piknik szczególny, ponieważ jest pierwszym piknikiem organizowanym przez nas. Po drugie, jest to 2-lecie stowarzyszenia, czyli pełnoletność, dlatego że po 2 latach możemy ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. No i rocznica działalności przychodni Arka. A jak będzie wyglądał sam festyn? Będzie grill z jakimiś kiełbaskami, będzie licytacja różnych fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze fajne rzeczy zdobyć. Póki co mamy na przykład koszulkę z podpisami siatkarzy ze Stalinysa, z podpisem piłkarzy z Polonii Nysa, także myślę, że fajne dla kibiców gadżety do licytacji. Mamy dużo drobiazgów do licytacji, będzie pokaz tresury psów, no i jest to piknik edukacyjny, więc będą wykłady dotyczące postępowania ze zwierzętami, wykłady dotyczące przygotowania domów tymczasowych, pogadanki. Będzie tutaj pani, ponieważ współuczestnikiem jest, będzie pani ze stowarzyszenia Nasze Jeże, stowarzyszenia ogólnopolskiego, ponieważ nasza przychodnia jest przychodnią akredytowaną dla stowarzyszenia. Opiekujemy się od lat jeżami również. A na koniec warto zacytować Wiesława Myśliwskiego. Zwierzęta mają takie samo prawo do świata jak ludzie, skoro na nim są. Świat do nich należy. W końcu Noe do swojej arki wziął nie tylko samych ludzi. Dwudziestosześcioletni Nysanin, sprawca śmiertelnego potrącenia rowerzysty w Tułowicach, sam zgłosił się w piątek na Komendę Miejską Policji w Opolu. Mężczyzna przyszedł wraz ze swoim adwokatem. Zrobił to dopiero w 3 dni po tragicznym zdarzeniu. Do wypadku doszło we wtorek wieczorem na drodze wojewódzkiej pomiędzy Niemodlinem a Tułowicami. Kierujący samochodem osobowym mężczyzna potrącił rowerzystę, który zginął na miejscu, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia.
Policjanci po wypadku zabezpieczyli Volkswagena Passata, którym prawdopodobnie jechał 26-latek z Nysy. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia kierowcy może grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Siedemnastego października w Opolskim Centrum Onkologii odbędzie się Biała Sobota. W ramach organizowanej akcji zrealizowane będą badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi. Jej organizacja wpisuje się w obchody miesiąca profilaktyki raka piersi, a także Światowego Dnia Onkologii. Mamografia jest badaniem o zdecydowanie większej czułości, czyli pozwala na wykrycie zmian zdecydowanie mniejszych niż te, które pacjentka jest w stanie wybadać swoimi własnymi dłońmi. W mamografii wykrywamy zmiany mniej więcej o średnicy około 1 cm, czasami poniżej, których pacjentka często nie jest w stanie sama sobie wybadać. Zaleca się wykonywanie mamografii od mniej więcej 40 roku życia. W Polsce program badań screeningowych prowadzony jest od 50 roku życia. Badania będą wykonywane w godzinach od 8 do 14 w nowym pawilonie Opolskiego Centrum Onkologii. Przy rejestracji, która będzie czynna w godzinach od 7 do 13.45, należy okazać dowód osobisty. To była naprawdę niebanalna sobota na Forcie Prusy. Były bitwy drużyn łuczniczych, możliwość postrzelania z replik prawdziwej broni, fotobudka, gry planszowe i oczywiście doskonała zabawa. Całość zwieńczyło ognisko, a impreza trwała do białego rana. W Polsce po raz drugi, a w Nysie premiera. Fort Prusy jest drugim miejscem w Polsce, gdzie pojawiła się ta nowa dyscyplina. Archery Battle, gra zespołowa polegająca na strzelaniu z łuku specjalnymi strzałami do przeciwnej drużyny oraz do przygotowanego celu. Wygrywa drużyna, która wyeliminuje graczy przeciwnika lub trafi wszystkie cele. Jesteśmy drugim miejscem w Polsce, gdzie ludzie mogą pobawić się łukami. Jak można było zobaczyć w ciągu całego dnia, zabawa się bardzo spodobała, cieszyła się dużym powodzeniem. Dlaczego? Po pierwsze, jest to połączenie wypoczynku na świeżym powietrzu. Mamy ruch, bieg. Łuki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród dorosłych, jak i najmłodszych. Nie było chwili, kiedy arena stała pusta. Łuki to jest naprawdę coś, co warto spróbować, żeby pograć, żeby samemu się sprawdzić. Jest adrenalina, jest zabawa. Widziałem, że łuki cieszyły się, cały czas były oblężone. Czy to ludzie trenowali strzelanie, czy po prostu grali. Od najmniejszych dzieci do nawet dorosłych osób, chłopaki, dziewczyny, naprawdę wszystkim polecam. Skoro organizatorem była ekipa Gry Niebanalne, na imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć planszówek, a było w czym wybierać. Wszystkie gry, jakie normalnie gramy w kawiarni Fanaberia, są to gry strategiczne, fabularne, ekonomiczne, są gry dla dzieci, właściwie dla każdego. Dostaliśmy z wydawnictwa G3 10 gier i łatwiejszych, ale też jest jedna trudniejsza. Na forcie można było również postrzelać z replik prawdziwej broni, zrobić sobie zdjęcie w fotobudce czy zobaczyć pokaz jazdy na rolkach. Dzisiaj podczas Niebanalnej Soboty mieliśmy bardzo wiele fajnych atrakcji, m.in. gry planszowe, spotkanie z podróżnikiem, który właśnie do nas powrócił do Polski z Iranu, zdobywając 50-tysięczniki Archery Battles, czyli nasza nowa atrakcja w Nysie, pokaz freestyle'owy jazdy na rolkach, strzelnica ASG. W tym momencie obsługuje strzelnicę, jest to strzelnica airsoftowa, gdzie korzystamy z replik broni palnej, które strzelają takimi oto, pozwolę sobie sięgnąć, 6-milimetrowymi kompozytowymi pociskami, jak tu widać na dłoni. Strzelnica jest tylko jednym z elementów rozrywkowych. Sam sport, bo tym to jest sportem, polega na tym, że ludzie, którzy są pasjonatami militariów ogólnie szeroko pojętych, spotykają się razem i razem do siebie w weekendy, najczęściej w niedzielę, tymi pociskami strzelają, symulując gry i działania wojenne. Pocisk nie ma energii przekraczającej 17 dżuli, więc jakby prawnie nie jest to broń. Natomiast oko potrafi wybić, więc trzeba się z tym obchodzić, jak z wszystkim, co miota pociski odpowiedzialnie. To była naprawdę niebanalna sobota na Nyskim Forcie. Śpiewaniu i rozmowom przy ognisku nie było końca. Zabawa trwała do białego rana. Organizatorzy tymczasem szykują już kolejny niebanalny pomysł. Cała impreza wypadła bardzo fajnie, nie spodziewaliśmy się tak dużej ilości uczestników. Dlatego cóż, no zapraszam na następną imprezę. Jeżeli pogoda pozwoli, myślę, że to będzie listopad bądź grudzień. Jeżeli nie, no to powracamy z niebanalnymi sobotami na wiosnę.
To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie zapraszamy już w najbliższą sobotę, 10 października. Do zobaczenia.